Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i jak sami widzicie, witam was w Farmingu 17. Oczywiście dzisiaj ze mną Brączek. Jest i Jadaś. Jestem ja. Jak widzicie, Brączek jest przeszykowany na świniobicie, bo idą święta, są już blisko, ceny spadły bardzo nisko. Także... Ty, ta wygląda jak krowa. Która? A to najlepsze jest to, że ty nie widzisz tych, co ja widzę. Oczywiście seria od zera do farmera i dzisiaj tak jak obiecaliśmy... Wolek, czekaj! Co? One tu mają tor przeszkód, kurwa, stoki, spłotki one tu robią. One stary tam przyzimowywać będą zimę. Tak jak obiecaliśmy, bierzemy się za tworzenie tutaj tego pola. Będziemy stawiać też również i wiatę, no i zobaczymy, czy tu wyjdzie jedno pole, czy też dwa, dlatego Wolek, też... Wolek, a ja tak myślę sobie, nie? Ale no. To mało wtóra no. I wsypywał do góry. Jakby co to co? W łyżkę ładował i wsypywał do góry. A, ten, no to dawaj. No to trzeba być takie krótkie. No, ej, właśnie Adam, jest sprawa, przywieziesz ten rębak, bo chcemy go kupić. Dobra, teraz nie mogę się na to wrzucić. To weź, weź najlepiej sobie, wejdź sobie tym. Senatem. Senat. Żeby, wiesz, szybko to poszło. Ogólnie dzisiaj znowu jakaś aktualizacja była. Poleci to drzewo, czy nie poleci? Brączek, ty możesz ścinać... To ja się ścinam. Które ty ścinasz? Tu. Ja cię się nie widzę, ej, gdzie ty ścinasz? No to zaraz się drzewo położy, bo... Nie, to nie ścinaj tego! Po co? Czemu? Dlaczego? O, jak ono w ogóle nie przeszkadza? Jak nie właśnie przeszkadza? No nie, bo przecież zobacz, tu jest no, górka. Ale zobacz, a przecież tu będziemy przedłużać. No tak, ale tu ono tu już nie prze... No dobra, zetnij. Dobra, to już za późno, bo już to pierdolnąłem. Ty, a moje nie chce pierdolnąć, Nic. Chyba nie pójdzie. Adam jak może to właśnie jedzie po tego rębaka, bo postanowiliśmy, że będziemy go kupować na swoje potrzeby już. O Boże, czekaj, uważaj! Czekaj, o Jezu, patrz, uważaj, dejdź! Kurwa, dwa na jedno. A ty teraz mnie widzisz, nie? Widzę, widzę, obydwa. Ja nie wiedziałem właśnie, gdzie ty tniesz i ty, ja mówię, kurde, żebyś tego jakiegoś na drodze nie obalił. O, no i dobra. No i co, jakieś takie ten robimy, czy będziemy nie, wrzucać? Nie, normalne takie, żeby... Dobra, no to tniemy tu. I ponieważ tak, niedługo będziemy kupować pole numer 7. Jak wiecie, przy polu numer 7 trochę tego jest. Jednak no, musimy mieć już go na własność, bo jak mamy w każdym odcinku teraz po niego jeździć, przy każdym kupnie nowego pola, to my szybciej stracimy te 5 tysięcy, tyle ile on jest warty, niż potrzeba. Ogólnie mieliśmy 130 tysięcy, ale chłopakom podyszków płaciłem. Żebyśmy sprawdzili, gdzie mam postawić wiatę. Ale to wiatę postawimy sobie to za troszeczkę później. No Boże. A daś tam akcja siewy prawdopodobnie idzie. Teraz kukurydza. Kukurydza. Ja jadę. Niedługo też jedzie z rębaki, tak? Jadę po rębak. Pole numer 7 będziemy. Nie chcę mi się go teleportować, to takie nierealne. Ale idzie robota, kurde. I muszę zatankować. Dobrze mi przelałeś to dyszku, bo... Ej, no i co, wrzucamy mu? Muszę do baniek zalać. No mi normalnie mogę wrzucać tutaj. No widzę właśnie. O, ładnie, fajnie, beka w sumie. No po co tyle biegać, jak przyczepy stoją? A trzeba przyczepy ten. Oj. Dawaj! Zajebiście ty! Fajny pomysł. O kurwa, czekaj, bo już hard full. Czekaj. W lidzie? Pa, zobacz jak podocinaliśmy! Dobra, to jedź od razu, kipu, ja będę tu ścinał. No, zapomniałem sobie, żeby na... Kurwa. To już się nie chce ułożyć. Dobra, nie, no to weź, żeby za dużo nie było, nie? Dobra, okay, dobra, ta dobra. Tak, spoko. Już jedź tak, żeby wiesz. Może mogliśmy bliżej podjechać, co? Czy nie? Dobra, niech tu stoją, ty. Dawaj, dawaj. Dwie przyczepy teraz mamy. Zajebiście. Fajnie, fajnie. Ty, bo żebyś tu chodzić, ile trzeba byłoby się nawrzucać. Ja cię kręcę. Dobre, dobre. O, czekaj, bo za wszystko nie wysypałem. Czekaj, ja patrzę... Dobra, tutaj są porośnięte całe. Na tą pierwszą nam ładnie wejdzie. No, tu teraz... Czekajcie, tu taki można długi wrzucić dość, bo ten pierwszy pewnie jak go utniemy, no wiedziałem, kurde, szkoda. Zawsze tą końcówkę drzewa nam w ogóle tego nie oddaje. No, zawsze gdzieś znika, nie? Lepiej czasami uciąć właśnie... O kur... O Boże. Za duży jeszcze, ty. Czekaj, bo nie przeciąłem. Jestem się, kurwa, czemu ja się podnoszę, ty? Myślę, że spoko, pole. Ja cię do góry podniosę, nie? Tak, poczekaj, to zetnę już. Zawsze już jakieś pole tu będziemy mieli, nie? I tak to ten. Zawsze już troszeczkę z tego będzie. Będzie blisko do świni, o to właśnie nam chodziło. Żeby tutaj nawet, żeby tej nawet trochę kukurydzy od czasu do czasu, czy cokolwiek. Tu ludzie napisali, żeby ziemniaki, ale wiecie, no tutaj niestety nie ma takiej polskiej fajnej kopaczki małej, a z tą dużą to by było za dużo
marudzenia. Ziemniaki to tam kiedy indziej, o kurwa. Ziemniaki to kiedy indziej, będziemy na tym dużym polu. A tutaj mówię, no tutaj będziemy się starać jakieś... Czekaj, jakieś poletka takie malutkie pewnie będziemy się tutaj robić. Ale ciężko mi to będzie to już wsadzić. Myślę, że tu kukurydza... Kurę... weź to, odejdź. Kurwa. Dobra, wiesz co, ja to pojadę załadować. Czekaj. Rzuć tu jeszcze taki normalny. Tylko po równości weź. O, spoczko. No co ty, żeś trzymał go, bo ty go trzymałeś, puść go jak go ten. Jak go ten, no tu kliknij. O. Bo weź powoli gazuj. Bo one lubią się wypierdolić. Czekaj, wiesz? To ja bym sobie, wiesz co, tempomat tu ustawił. O. No weź to wrzucę tak wysoko, to nie, to, to porażka jest. No nie, 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 naprawdę, fajna, fajna sprawa, dobrze, mamy tutaj tego tura. Dawaj, się. Ja dzisiaj bez kierownicy mówię, taka więcej roboty tu mam na myszce i na klawiaturze, więc by mi tylko to przeszkadzało. Ty wiesz co, ja te takie pojedyncze tutaj od tych pięków porzucam. Dobra, poczekaj, akurat teraz powinniśmy na raz już zabrać, nie? Od tego klina pozostawało, a co ty, tylko te dwa drzewa, czy nie? Nie, 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 no i dalej jedziemy, wiesz, no już jak, wiesz, to zebrać, rzucić i po prostu na, za następne przejedziemy se case'em dalej, nie? Aha, a bo tych dwóch co tutaj obok nie ścinamy, tak? Co mówisz? Zaraz, nie? Moment. Zaraz ci powiem, pokażesz mi które, bo tak to jak wkładam to nie patrzę. O kur... a żeś mnie popchnął. O kur... Adam, jedziesz już? Mhm. Dobra, super. Na pół go? Musiałem zatankować niestety. Dobra, wejdzie w dłuższy to. Rzucisz? A ja tu już biegnę ciąć dalej, czekajcie, tak? Tutaj? To mieliśmy tak, to mieliśmy ciąć. Kurwa, wypadł mi. Dobra, chuj, wrzucę. Dobra, to się go wrzuci ręcznie, nie? Weź tam wyciąłem, tamte postępy. No wyciąłem właśnie. Ale przez to właśnie, że takie krótsze będziemy chcieli, to panie nam powychodzą. Znaczy panie zmieści się na przyczepie dużo, nie? No, o, leci. O Jezu, świn... tam nie, Jezu, chyba nie uszkodziło się. Nie gadać, że na świnie położyłem. Nie, 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 nie uszkodziło się nic. No, tacy co rzucają na... Ogólnie świn mamy już 20... 20 coś, ludzie. Dobra, tą końcówkę tak odetniemy. Dobra, gitara. Ale fajnie się naprawdę w tym farmingu te drzewa obcina. No, fajnie, fajna akcja, fajna akcja. Fajna akcja, no bo mówię, no my będziemy wykorzystywać tej akcji. Cały czas chcemy, żeby ta akcja była w jakiś sposób inna niż wszystkie inne i będziemy tu się starali co chwilę coś nowego tutaj do tej serii dokładać. A, no i ludzie... dużo tych kul powiększamy sobie, nie? No, ludzie, piszcie mi... ty już tu tniesz? Dobra, też się tu przetnę. Ludzie, piszcie mi, jakim płotem miałbym ogrodzić te świnie, bo... chcę też je ogrodzić fajnie i jakiś płot na pewno wymyślę, tylko najlepiej jakbyście wy mi powiedzieli, czy to ma być jakiś drewniany fajny. Najlepiej jakby była siatka chyba właśnie taka. No. Albo właśnie drewniany, no coś w tym stylu. Albo jakiś taki fajny drewniany, coś w tym stylu, jak zawsze grodziłem krowy na tym. No też mógł być taki, jak nie wiem, jak uważasz. O kur, ale... ja na ciebie wszedłem i wyrzuciło. Kejsa kurwa rzucił. Nie, to musi jeden wkładać albo... o ty, dobrze to położyłeś tak. Jeden musi wkładać, kolejny musi wyjmować. Jestem ciekawy. Czy to tak dawaj, pójdzie? Dawaj, teraz to wszystko wejdzie. No, najgorzej jak jeden do drugiego podejdzie. No. Dobra, odejdę. Moim zdaniem te pociągi powinny jeździć ciągle. I tylko jakbyśmy chcieli nimi jechać. Wiecie, to no ludzie, znaczy ogólnie ludzie myśleliśmy sobie. Beka. Dobra, jedź. I na tym pomacie sobie możesz zawinąć później. Daj, Adaśko, ja sobie tutaj będę. Łapaj sobie. Dzięki wielkie. No i właśnie mówię, będziemy mieli swojego rębaka. Dzień jak dajemy. Albo idę ciąć dalej i później będziemy tym rębakiem robić. Jak tam ci Adaś siebie w ogóle idą? No muszę sobie zaraz napełnić. A dasz sobie tam, a masz New Hollanda, nie? Jest. Te mam. Czekajcie. Z gitarką. Wracałem po krótkiej przerwie, bo niestety wczoraj nie sformatowałem kamerki i pamięć się skończyła. Ale dobrze, akurat się skapnąłem w porę. Tak akurat sobie dotniemy. No kurde, te drzewa nie chcą w ogóle tutaj spadać. Weź na kajsa nie chcę. Świnie chcą padać? Chyba świnie chcą padać, drzewa nie chcą... Które sieci? Musisz tutaj, nie? Czekaj. Nie, tutaj tylko to jest teraz, jak możesz to weź teraz, wiesz, ładnie obetnij, a ja jadę te... pnie. Porobię. Luz. I się zabiorę właśnie zaraz za orkę. Będziemy robić to pole, zobaczymy jak to wielkościowo wyjdzie i czy robimy jeszcze gdzieś, czy nie. Postawimy sobie wiatkę. Właśnie tą wiatę będzie trzeba postawić, bo ona tu się w chuj przyda. No ona się naprawdę przyda i postanowiliśmy, że stawiamy tą samą wiatę, którą mieliśmy. O, ale dźwięki tego są fajne.
Kurwa, takiego bydlaka zapierdolę. Foka bydlaka. Foka bydlaka. Foka bydlaka. Kurde. A czemu mogłeś na przód to zapiąć? A już Adam poleciał z tym, to już teraz nie będę przepinał. Poka Big Bena, gościu. Poka Big Bena, właśnie. Co jest? Nasz nowy tekst od wczoraj. Ale stings. To tam jest tak, w ogóle co tam jest, bo jak stings? Ej, czemu nie chce ten? Powie mi ktoś, czemu nie chce zniszczyć tego? Pewnie nie umiesz. No wjechać to wystarczy. Pokaż. Weź to. Żebyś tak włączył, co? No bo jest, było włączone. To nieźle się namawisz, kolego. Nie? Kurwa. Dziwne coś. A może nie można? Lol, pozdro. No dobra. Dawaj ten. Dobra, nie będziemy go ten, on tu nie przeszkadza. To zostawmy go. Daj. Ja pojadę tamte zniszczyć. Nie, no, no mówię, zostaw, bo szkoda czasu tylko. Dobra. Nie, to nie. Trudno. A nie wiem czemu, no ale nie mam pojęcia. Ale dobra, on nie będzie przeszkadzał, bo najbardziej nam przeszkadzały gałęziory. Dobra, ja tutaj sobie pociąłem. A tutaj już ładnie. Dobra, idę ci. Kurwa, tego pomogę. Długiego dałem. Możesz kurwa. Wyjebałem, macie. Aż. Tak, bo mnie zblokowałeś. O, dobra. Czekaj. Tego trochę za dużego dałem. A dobra, już tyle przebolej. No kurde! Przecież ja cię nie dotknę. Kurde. Ale tu malutki zostawiłeś. Pierdzielone. Aż stanął. O, dobra. Jest git. Stanął i go tłuką. Fajna robota, kurde, z tym jest. Ja cię kręcę, jak my będziemy tak na siódemce, to będzie sporo roboty i wtedy ludzie postaramy się już tak robić, żeby ładować na pociąg, prawdopodobnie. Już wszystko? A nie, jeszcze jest. Weź jeszcze pozbieram. Git, o, tego ścina. To nie wiem, co tam jest, coś musi być odpierdzielone. Wiesz, Bolek? Wiem właśnie, dlatego się no, troszeczkę zdziwiłem. Jak wiesz, to dobrze. Dobra, to sobie ładnie tu powoź jeszcze. I ludzie ogólnie myślimy, zaraz wam pokażę. O, jest. Ważne, że te się udało, bo bym się tu wkurzył, jakby się tu nie udało. Co, o, nie, że... Adam, dobrze, że tego nie słychać. No, naprawdę, bardzo, bardzo się cieszymy z tego powodu. Telefon ci się utopił chyba. No. Bulbultonek. Bulbultonek, dobra. O Boże, Bolek, nie patrz tu lepiej. Nie patrzę. Dobra, ręce się porzucam. Idę tam. Biegnę. O kurwa, serio nie trafiłeś? Nie, za szybko łyżkę podniosłem do góry i się wypierdoliło wszystko na bok. Dobra, pomogę ci, nie będę taki. Boże, czekaj, bo ten jest za ciński, nie mogę go wrzucić tak wysoko. Może we dwóch. No raz, dwa, trzy. Osiem. Dobra. Dobra. Pięknie. Cztery. Chodź tu jeszcze. Balciki. Dobra, gicior. Weź mi i patrz, czekaj. To chodź mi, pomóż, będzie szybko. Albo dobra, nie, lepiej samemu. Ja poczekam w ciągniku. O, zobacz, jakś pięknie. Super, bajunia, dawaj je, ładuj. O Boże, wyjebał. Widziałeś, jak się wypierdolił? No, jak ja wczoraj na schodach po alkoholu. O Boże, po tym szampańskim bojaku. Po szampańskim. Poczekaj, je. Gdzie jadziesz? Dawaj go tu i dawaj, iść tam, pokazuj ludziom dalej, ja jadę. Zastanawiamy się tutaj, czy wycinać jeszcze te cztery i wtedy z automatu robimy tutaj taki fajny... Na razie nie wycinaj. Zaoram, nie? No. W razie coś by się ludzie nie powiodło, w razie coś by się nam nie powiodło, to wiecie, możemy w każdej chwili tu wziąć i naszym tym wałem tu porobić, ale tu się zastanawiam, właśnie ta górka troszkę stroma jest i będzie ciężko. Ty mam jechać z tą przyczepą już, czy nie? Ty, mi się wydaje, że nie. Poczekaj, postawmy może... Na razie nie, bo nie ma sensu, na koniec się odwiedzę. Postawmy wiatę. Tutaj mieliśmy stawiać, tak? Czekaj. Tu z niczym miała nie kolidować, jo? Ja się odsunę na bok z tą przyczepą. A tu jest... Zobacz, tutaj? Tu, dobrze jest, nie? O, zajebioza, no kurwa. Fajna jest, fuj, można tu będzie... O Jezu, potrącił mnie. Będzie tu można postawić. Ej, ja mam orać tym samajem dużym? No czemu nie, no kurwa, taka ciężka orka, to żyje wszystko. A no jo, dobra, wiem gdzie już podpinam. Odstaw to tam. Tu się jeszcze może to przydać.
Brączek, ty byś wprawdzie mógł, wiesz co? Co my tutaj robimy? Od razu rzodkiew, nie? Czy agregat, albo wziąć agregat i po mnie by przyjechałbyś ten. No nie, to wiesz co? Daj mi case, daj mi samo ja no. Agregatem wtedy. A ja bez case'a. A mi daj case'a. Dobra, to ja do po agregat razu zła wtedy. Okej. To jest dobry pomysł. Palam. I wtedy przygotujemy się. Ładnie to przygotujemy, jeszcze może postaramy się tu właśnie zasiać. Żeby nam już tu ładnie rosło. Nie, wiatka się na pewno przyda. Jeszcze rozkminialiśmy sobie sprawę tego szklarni. Chcielibyśmy jedną szklarnię postawić, patrzyliśmy, tam wychodzi chyba 1400 przychodu 1400 dziennie. Bo chcieliśmy ją, chciałem tutaj z racji, chcieliśmy ją tu właśnie postawić, bo mamy wodę. Jest tu beczka akurat z wodą i obornik od świnek, także no co za jednym idzie, wszystko mamy na miejscu. Zawsze to już nawet na tą głupią paszę by się jako tako wszystko zwracało, nie? A no myślimy jeszcze na razie, bo mamy do zakupienia to właśnie pole tutaj obok. Ty, ja wiesz co sobie myślę? Nie będziemy takiego wielkiego wjazdu robić. Po co tu taki szeroki wjazd? Zostawię taki no, mniejszy nie może, wiem. Nie? No, no, dobra, spoko. Bo się go trawą tu zrobi. O, gicior będzie. Dobra, znowu czekaj. Musimy się tu nakminić co, gdzie, jak, kiedy, po co. Dobra, ja lecę. Dobra, spoko. Tu chwilę jeszcze, wiesz, chwilę tu zajmie, dobra, zanim dobra, porobię. Czekam. Ale powinniśmy dać sobie jako taką radę. No tu jest zrobione, to będzie trzeba też zasiać tą duże 14 chyba, tak? 14. No. Co tu siejemy w tym roku? Teraz mieliśmy... Bo tam była soja, no to tam... Nie, kukurydza? Nie, tam teraz było. Nie, ćwierę, to może kukurydzę teraz. Kukurydza by... A, nie, tylko czekaj, nie, czekaj. Ale nie, kukurydza idzie na nowych polach. No. No to nie, to wtedy lepiej jakiś, nie wiem, rzepak teraz. No, trzeba pokminić, albo słonecznik robimy, tak jak mieliśmy spróbować. Bo i tak kupuję przystawkę i tak. No to może słonecznik spróbować. Będzie duże, fajne pole słonecznika. Także w tym sezonie mówię, trochę znowu nowych eksperymentów się pojawi. Przystawkę zakupimy prawdopodobnie do case'a. Bo... No nie, właśnie, kupujemy do case'a, czy kupujemy tą dużą do tego? No ja bym kupił tą dużą chyba, co? Tą dużą? No. Dobra, to tak zrobimy. Brączek już tu wpadł, ja cię kręcę. A, ty już zwałem od razu, przyjechałeś. Dobry pomysł. Dobry no mówię, pomysł. Kurwa, jak ten, jak będzie potrzebny, to... Mówię, kurwa, jak będzie... Nie bawisz, ty się bawisz. Na razie zrobię tylko otoczkę, że tak powiem. Zobaczymy, jak to wygląda. Czekaj. Tutaj. Czekaj, czy to trzeba ładnie zrobić, bo tu tak nie może być. Ej, Brączek, jeszcze drewienko leży, weź podniesiesz je? Czekaj moment. Dobra. Bo trochę równam, wiesz, tutaj co zaorałeś tak krzywo, bo tu i tak będzie trawa siana, ale... A no właśnie, tym można teraz porównać fajnie tam, gdzie kiedy... Kurde, zajebista sprawa. Bo ja ogólnie... Ale nie no, tu wjazdek musi... Ty, Brączek, a może zróbmy wjazdek za... tutaj za szopą, nie? A tutaj przeorajmy do końca i te drzewa przy drodze też zetnijmy. A jak ty chcesz wjazdek mi zrobić? No, po prostu się weźmie i poczekaj, czym by tu można było zrobić gwiazdek? Z agregatem? Albo taki po prostu, wiesz, wyjeździć, nie? Ale to tutaj koło wiaty, czy jak? No, tak jakoś tu koło wiaty by wpadał, jedno drzewo by można... jedno drzewo by trzeba było pierdolnąć, to. Tu wszystkie te trzy by jebnął. Te trzy? Cztery, no, sorry. Zaraz pomyślimy. No zaraz pomyślimy, czekajcie, dojadę sobie. Kurde, no ta, ja teraz o tym wale właśnie zapomniałem, a zajebista sprawa, z tym ja sobie mogę tu na spokojnie orać. Brączek w razie coś to poładnie tu porówna. Nie, wiesz co, ja to zostawię tutaj na razie, agregat skoczy jeszcze po mały siewnik, wiesz? No tak, właśnie posiewniczek może skoczyć, bo się przyda, dobra, ja już sobie tu mniej więcej będę teraz... Zarabedę. Tak, muszę to zrobić. No ta samejem. To szybko to leci. Mogę, jak ci idą siewy, powiedz mi. Jak mi idą święta, bardzo dobrze. Święta? Ale nie, dużo tam ci zostało jeszcze do siania? Nie skończyłem. Aha, no to teraz co, poczekaj, po rzodkwi. Mógłbyś jedynie... Czekaj, nie, teraz kminie, bo nie masz ciągnika. Nie, co ty możesz robić? Na razie jest tu wszystko nawiezione, nie potrzeba orki, ja bym to mógł gruberować. Że nie trzeba znowu. Bo możemy wsiąść, wjechać ty. Ale jeszcze będzie kukurydza gdzieś siana, więc musisz zgruberować. Gdzie? Siejemy na tych małych poletkach, czy nie?
Ale słonecznika też to, no to słonecznik, to 14, Adam może jechać gruberować na spokojnie. Czekaj, silniki. Nie, na pewno nie, na pewno słonecznika nie zasiejesz. Nie. To nie. Musimy małym. O kurwa, ale będzie siania znowu, nie? Także Adam no, może. No, ale jedno pole może zasiejeć. Jo, ja bym w ogóle nie siał tej 14 pod słonecznikiem, tylko to mniejsze tutaj. Te mniejsze tu, no to Adam po weź ten. Nie te dwa mniejsze, tylko to jedno mniejsze. To jedno co było miało kiedyś miedzę. No, to weź Adam je zgruberuj. No dobra. Bo on faktycznie po nim i tak nie ma żadnej słomy, niczego, więc może być to pole. Mhm. A tam robimy coś. Ale zdawię. Właśnie jak z tym w tym roku z tym jęczmieniem? Jeszcze sporo ton mamy chyba, nie? 27. Jeszcze mamy 27, jak to tam wyjdziemy? Co w tym roku właśnie? Słonecznik, kukurydza. Oczywiście kukurydza na ziarko, kukurydza na kiszonkę, co jeszcze ja bym, do tego? Ja bym dał rzepaku i soja, może w ogóle nie dawał. Mhm. No jak dajemy no zresztą, na pewno musimy jeść. Słomy mamy. Zboże niepotrzebne na razie. No jo, to dobrze gadasz. Rzepak i soję i gitara. No to dobra, to tak robimy. I kukurydza i słonecznik. W tym sezonie? Ej, powiem wam, fajne poletko to wychodzi, kurde, podoba mi się to. Ej, chyba nie będziemy tu po prawej robić. Tu te drzewa fajnie wyglądają. Wystarczy. Tą siódemkę kupimy, ją wystarczająco powiększymy. Dobra, moment. Wiesz co, Bolek? No. Miałem jeszcze do ciebie prośbę jedną tutaj na pieniędzy. No. Czekaj. Zaraz sobie zobaczę. Tutaj. Dobra, już zaraz powiem o co chodzi. Dobra. Jak dojedziesz tutaj do mnie. Bo tu będzie trzeba przeorać, wiesz? No właśnie też mi się tak coś wydaje. No i powiedz mi, co robimy właśnie z tym? Czym? Z tym początkiem. Tam, nie. Czy likwidujemy ten gwiazdek, czy co robimy? Nie, miałbym to zostawić tak jak jest, bo to ładnie wygląda. Tylko czekaj, zaraz zobaczę. Jeszcze raz rzucę okiem. Dobra, czekam, tu już wiadę agregatem, tu żywy. O, tą stronę na spokojnie możesz robić. Kurwa. Co tam? Ja... Ten sam też ma ciężko. Ty no, ale z agregatem nie więcej niż 10 nie powinieneś raczej jeździć chyba. Ile jeździsz? 11, 12. No to moim zdaniem jest taka prędkość przy nim maksymalna. No ale go i tak nie używam takich ciężkich zbytnie. No znaczy używam go do takich właśnie prac dodatkowych, nie? No. Spoko. Dobra, to dobra, jest... czekaj Bolek, czekaj. No. Daj mi na chwilę, co ja to tutaj, zrobię? Tutaj to? No, żeby nie było tego brązowego. Wiem, żeby trawa tu poszła, tak, nie? Tak jak ten pasek trawy tutaj jest, o. Dobra, moment. Ja sobie tam dosieję tą trawę zaraz. Sekunda, tu trzeba będzie dobrze wyliczyć to. Przynajmniej wiedziałeś, o co chodzi. Jop. Dobra, tutaj w ogóle z tej strony poprzeczniaka nie będę robił. Znaczy nie będę robił siewnikiem, tylko z tamtej strony przy drodze się zasieje. Bo tutaj nie będzie potrzeba nawet. Najebiście. Dobra, pięknie wyszło. Dobra, ja tutaj... Ja bym zrobił tutaj to pole prosto, a nie tak ze skosa. W sensie? No bo tutaj tak jak ja teraz jadę po skosie. A, no faktycznie, trochę jo. To trzeba je wyrównać. Albo ty. Czekaj, wałem wyrównać. Wałem już, nie? Bo już ja tu bardziej nie wiadę tam pługiem, bo jest ta górka. Więc na spokojnie mógłbyś... Czekaj, to zrobię. Od razu, żeby potem nie zapomniał. Kurczę, jak dobrze my tego case'a zostawiliśmy, nie? Jaką on tutaj robotę będzie robił. Na tym gospodarstwie. No. Dobra, czekaj. Zajebisty ten zestaw wygląda. Ej, ja jestem ciekawy, czy tym wałem, nie? Nie można sobie jakoś pomóc na pryzmie. Bo nie mamy, wiem, mamy ogólnie kiszonkę do ubicia, bo my nie mamy zatkanej, musimy ją zatkać. Dobra. Jedziemy sobie dalej. Więc musimy zatkać tą. Na biogazowni tą kiszonkę i ona mogłaby powoli fermentować już. Żebyśmy nie mogli się... No nie, bo to trzeba ubić, a nie mamy czym. To nie kupiłaś jeszcze tego? Walca. Czego? Walca? Jakiego walca? No, to bo jest walec do kukurydzy. No, jest? No a co, przecież używamy go przecież u mnie. Spych to jest spych taki, no. Pozwala ubijać? Tak, bardzo szybciej niż ciągnie. Serio się tak dużo ten? No, to pole wsunęło, lol. Lepiej, żeby było prosto i... Nie no, lepiej. Kurde, ale nie wiedziałem, że ona aż tak po skosie poszło, ty w szoku jestem. Okej, okay. Ja się tam poprawię, bo tam krzywo zrobiłem. Na końcówce tu i będzie okej. Okay. Nie, nasze świnie naprawdę idą. Adaś mógłbyś sprawdzić, ale chyba coś koło 27 już mamy.
I naprawdę tak. Świnki się ładnie rozmnażają. Postanowiliśmy jednak, że będziemy karmić je na razie paszą, ponieważ pasza przynosi nam wszystkie składniki, jak mamy tu wszystkiego przywozić, kukurydzy, wszystko. To lepiej to sprzedać i po prostu za tą kasę jeździć, tą paszę kupować co trochę. Będziemy prawdopodobnie przyczepą jeździć i to przywozić w większych ilościach. Wczoraj Adaś chyba pojechał, 8 weszło. Jeżeli byśmy kiedyś sobie tak już poszli w tą, to jeden plon tam można sobie zostawić tego wszystkiego. A no to wiadomo, kukurydzy, czekaj, ile kukurydza daje procent? 80? 50, tam więcej niż 50 nie ma. Aha, 50, no to do tego jeszcze jakieś zboża dorzucić. Słonecznik chyba też dużo ma. Bo słonecznik... 50, pszenica i jęczmień 25, rzepak, słonecznik i soja 20. No to ty, no to tutaj wystarczy kukurydza, pszenica, jęczmień i masz 100% też. No. No, także mówię, można też się tak pobawić, ale to mówię, z czasem to tak pewnie będziemy... Tak, kukurydzy, jak kiedyś będziemy, to na kukurydzie możemy wziąć. Jęczmień też, soję też robimy. No. Słonecznik też przywozić, będzie. Po prostu zawsze buraki przyczepę przywieź, nie? Kiedyś tam trochę tych buraków sobie można przedostawić, żeby jednak mieli nie tej paszy ciągle, ale jednak tych zwykłych, podstawowych jednak naszych zbiorów. Dlatego mówię, ta wiata tutaj jest, bo ją będziemy też głównie do tego wykorzystywać, że będziemy tam sypać nasze zbiory. Plony, zbiory. No trochę, ale naprawdę zestaw jest przekozak, ja już nie chcę mi się tutaj obracać. Bolek jak za gonówką, bluzę. No już jakoś nie chce mi się strasznie tak bawić, wiesz, jak normalna orka powinna być na polu, tylko tu chodzi, żeby jak najlepiej nam się udało zrobić. Nienormalnie. Wodę właśnie, dziękujemy za komentarze, bo na początku tak nie pomyśleliśmy, że jednak będzie darmowa woda z zestawu, z rzeki, tak jak to nazwaliście. Jestem tylko ciekawy, czy to naprawdę ma jakąś później różnicę, bo Adam powiedział, że na świnie pozdychają, jak będziemy wodę ze stawu, ale chyba tak tu nie ma w farmingu. Zaraza tam wlezie i... No to ja mówię. No i tak, ale myślę, że chyba no tak raczej nie ma i jedynie może być jedyny mankament taki, że są jakieś miejsca wybrane do brania wody ze stawu, ale raczej myślę, że chyba nie. Jedynie gdzieś wjazdy trzeba będzie wykminić, gdzie są takie no nie dość strome, żeby na spokojnie sobie gdzieś do tej wody dojechać, a też mógłbyś nawet, jak będziesz miał chwilkę teraz, nawet, to zobaczyć gdzie tu... koło tego... Tu gdzieś najbliżej, nie? Oczywiście, mówię. Też żeby nie jeździć gdzieś, Bóg wie jak daleko. O, nie wiem, ale tu pewnie drzewo będzie. Przywiozłem, ty... Co? Zobacz, na poprzeczniaku drzewo przywiozłem. O, dobra, dzięki. Dobra, dzięki, nie mów dzięki, bierz do ręki. Dobra, no fajne, zaraz... Fajne, naprawdę fajne pole. Kończymy sobie tu zaraz. Nie, spoczko wyjdzie. Myślę, że tu nawet, no tak jak mówiliśmy, te uprawy na jeden sezon, nawet dla samych tych. Tutaj świnek to już będą wystarczały. Co sezon coś innego? I naprawdę będzie spoko, bo mówię. No, tutaj pole numer 7. W ogóle zobacz, to pole wygląda tak, jakbyśmy go nie zrobili, tylko jakby było to oryginalne. No, naprawdę farming się postarał i gdzie niegdzie są takie fajne place, żeby to dość ciekawie zrobić. Zagospodarować. Dokładnie. Ja już sobie to zaraz wody mamy fajnie. Trochę, no możemy koło dwójki, możemy koło stawu, może stawu koło tego placu z drzewem, co się tam oddaje, tam też jest fajny taki lekki zjazd. No i dalej myślę, że też gdzieś się tam się znajdzie. Braczek? No? Weź tutaj, podjedź i zrób to, co ja tutaj orałem, co mi mówiłeś. Agregatem teraz, o jak już teraz będziesz obok. Poczekaj, ja to drzewo zabiorę. O, no to ładnie zabrałem. Dobra. Dobra, już robię. O, 26 też jest całkiem i tutaj spoko przy drodze też poprzeczniak zrób, okej? Okay? Poczekaj, no tak, trawą. Ale nie za dużo, taki malutki, taki na pół silnika. No wiem, żeby był, nie? No i w miarę prosty. Jo. O, tu mamy też całkiem spoko. Koło 19 i 16. No najbliżej chyba. Czekaj. Mówisz 19. Po dole, te nasze. A tutaj. A co tam jest, coś z wodą? No, tam zjeżdża się tak powoli. Lub a faktycznie koło, jest, widzę. Lub tu koło 13. O, ty już jesteś kurwa chyba nad morze pojechał. Nie, ty. Ty nad morzem, tu właśnie koło 13 jest najlepiej. Mamy nad morzem. Ty, to nie zle może z ciebie. No bo ty, jakie gościu. O, myślę, że tak będzie spoko z trawą. Ty się nie znasz, go. Nie masz takiej opcji, no. Ja nie mogę. Ej, kurwa, zaś. 20 arów. Nie? Idę zobaczyć, co on robi. Przez cały odcinek się tam pepszą. O, czekaj. Też za mała bruzda, żeby tu nie miedza, boże, bruzda, żeby to nie była. Bruzda. Kurde, serio? Ten siewnik jest pojebany.
Chcę sobie jechać równo, a on mi robi ten. No to jedź, ja to przecież agregatem zaraz robię. Dwa olcem tam pedała, żeby nie przyciążenie. Dobra, weź to jeszcze, jak możesz to wyrównaj to ładnie agregatem. Jak tyle, ile sądzisz mniej więcej, że można było. Teoria. Czekaj, ja tu polecę. Szkubaniutki. No ładne pole. Kurwa, czekaj, Bolek, jeszcze raz to przelecisz. Bo ja muszę tutaj tak wyrówno wjechać aż odtąd. Dobra. Ej, rzodkie wrąbujemy od razu. O, jest dobrze. Ja wam mówię, jest dobrze. Poszło prosto? Tak. Ale kurwa, tak to się robi. No. Dobra, bajam. Kurwa, jak tu na ten. Ale dobra, czy się nie w tym sezonie, to w następnym się dobra, robi. Dobra, ja tą kabaryną już zjeżdżam, który jest tam. Okej, okay. I możesz wtedy Adaś wziąć się już za... Jak tam ci właśnie gruberowanie poszło? No, czwartkę zrobiłem. Aha. No to dobra, ale i oni tam dostał, bo tym małym silnikiem zasiemy tam rzodkie. No ja już sieję. Aha, dobra. Ja już sieję sobie tutaj rzodkie właśnie. No bez sensu tym dużym tam jechać. Bo chcemy zobaczyć, jak to pole właśnie przyspieszymy. Trawa nam tu urośnie, wszystko ładnie. Akurat pokarmimy może jeszcze świnki na koniec. Zresztą one już przed odcinkiem miały u odcinku na Ładasia mnie dostały. Już tam widać, że nawiezione pole tam co robisz. Serio? Na minimapce pokazuje. Beka. Dobra, jest spoczko. I ładnie nawiesz tam. Ej, ty będzie obornik, to tu naprawdę kurde będzie mogła być niezłe pole pod względem wydajności. A co ty tam ma? Co tam pole przejesz? Tu rzodkiew jak na razie. Dobra. Rzodkiew i później przyjedzie się tym dużym się tym. To się weźmie to potem gruberem? Tak, gruberkiem czy tam już mówię, tym dużym siewnikiem się wjedzie czy coś i... Nie, tam to można małym, tam nie wiem czy na dużym. Spokojnie, jak ładnie ustawisz i opuścisz w dobrym momencie, to będzie okej. Jak tam zjeżdżasz? Ja bym wolał właśnie gruberem to zrobić, żeby nie ryzykować kurwa. Dobra, no to będziemy tu kminić. Żeby tych miedzy tam nie poprawiać gdzieś. Zresztą tym dużym można na tych naszych dużych polach, a tu się będzie zjeżdżało właśnie tymi... Tam małe pole, to dajmy na tymi tymi. Na tych dużych robiliśmy małym, to... Ej, Brączek, a kurczę, nie mamy drugiego ciągnika. Bo przyjeżdżasz, tu jeszcze przyjeżdżasz, nie? Po rębach i po wszystko. No tak. No i po przyczepy, to akurat przyjedziesz, dam ci chwilę, będziesz siał, a ja pojadę to ten. To drzewo, nie? Dobra. Polak, godzinny odcinek robisz? Czemu? A ile ja mogę mieć wtedy, bo teraz mam 23 minuty, a ile mogę wtedy mieć? To jest sporo już, nie? To już masz 40 zaraz. O kurwa, dobra, to nie. Godzinny odcinek zrobisz. Bo mi się, ja tak patrzę, mówię 23 minuty, mam a to spoko, nie? O kurde, faktycznie będzie dużo, bo ja zapomniałem, że przecież cięcie tu było. Dobra, także co kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę i efekt końcowy zobaczycie sobie już u Brączka na odcinku. Jeszcze odcinek u Brączka dzisiaj, no tak, bo dzisiaj od nowa jak tak by powiedzmy leci. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że pomysł wam się spodobał, no i czekam na wasze propozycje. Jakim płotem mamy tutaj właśnie ogrodzić, ogradzać czy nie ogradzać też. Tutaj byśmy chcieli po prostu lecieć od tej strony, jakąś może tu bramę, coś w tym stylu wymyślić, także no mówię. Czekamy na wasze propozycje i słyszymy się już u Brączka w odcinku, także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć!